Kurde, tak sobie pomyślałem, było sporo problemów z tymi wyścigami ostatnio. Może warto by było spróbować zmienić troszeczkę ustawienie dyferencjału. To znaczy, tutaj już chyba nie będziemy mieli nic hardkorowego, sprawdźmy. Nie, jest slajd przełajowy. No dobra, skoro tak, to tutaj mamy chyba centrum. Nie, tutaj jest teleport za 7000, tu jest teleport za 0000, więc teleportujemy się. Spróbujemy ustawić dyferencjał, żeby była przewaga napędu bardziej na przód. I pojeździmy, potestuję trochę to ustawienie, zobaczymy jak będzie się samochód spisywał w terenie, a dopiero wtedy sprawdzimy jak będzie w wyścigu. Zapraszam. Co mogę dla ciebie tuning. Zrobić? I tak, wchodzimy sobie w dyferencjał na sam koniec i ustawimy bilans na powiedzmy 20%, czyli 80% na przód. Albo, no dobra, dajmy na 30%, niech ten tył się troszeczkę też odzywa. I zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co nam tutaj symuluje komputer. Niby 299 km na godzinę prędkości maksymalnej. Zobaczmy skrzynię biegów. Ojej, tutaj nie możemy nic kupić, to dziwne. Wchodzimy w ulepszenia. I moment, gdzie tutaj mamy skrzynię biegów? A to chyba będzie tutaj. Skrzynia biegów. Ach, cholera. Żeby... Właśnie, żeby kupić to ulepszenie, to... Musiałbym troszeczkę zmniejszyć jakby osiągi, albo coś tam odjąć od tego samochodu. Cholera. To biegami się nie pobawimy. Ach, szkoda. Chyba żebym... Nie, ale to... Tutaj jak zamontuję skrzynię biegów, to znacznie się statystyka podnosi. A mi zależy, żeby był ten samochód w klasie A. Zresztą i tak już uczestniczę w mistrzostwach klasy A. Więc jakby nie mogę się wycofać z tego. No dobra, ale mamy teraz ustawiony samochód z przeważeniem na przód, jeśli chodzi o napęd. No i zobaczymy, co się stało, tak? Na pewno nie powinien tak driftować, ale czy będzie się dziwacznie zachowywał na wyskokach na... No, tutaj na bezdrożach, nazwijmy to. Dalej nim rzuca troszeczkę. No ale dobra, zobaczmy. Tu jest jakiś typek, jakiś drivatar, który się nazywa Kamil. Jakieś tam numerki. I to jest Subaru. Ale w sumie jak go wyzwę na pojedynek, to pewnie będziemy musieli jechać drogą. A, dobra, na razie sobie pojeździmy tak i zobaczymy, co się dzieje z tym samochodem. Tutaj teren jest w miarę równy. Ja cały czas mam kciuk na przycisku A, który odpowiada w NFS-ach za nitro. Tutaj tego nitra nie ma, ten przycisk A tutaj. Ten przycisk A odpowiada tutaj za hamulec ręczny. No dobra, tutaj było tak sobie... Nic się nie działo, nie było wyskoków. Może właśnie najlepiej by było, jakbym spróbował tym samochodem śmignąć sobie od razu na mistrzostwach i wtedy przetestować, co się będzie z nim działo. No bo teraz... Ale tutaj będzie chyba jakaś hopka. Za mała prędkość. W ogóle mam wrażenie, że teraz jest jakiś wolniejszy, ale to jest może złudzenie moje. No tu nie ma... Oj. No nic, dobra. Najlepiej rzeczywiście sobie pojechać na te mistrzostwa od razu, znaczy na wyścigi. To było tutaj. Rajd przełajowy. 7600 kredytów. Znowu trzeba stracić na transport teleport. Ale może się opłaca. Nie, no bo jakbym miał jechać tyle kilometrów, dajcie spokój. No jestem ciekawy, co się stało z tym samochodem. Teraz troszeczkę mnie boli, bo lubię właśnie w Fordzie, jak wchodzimy w te zakręty takim driftem na asfalcie. To jest bardzo fajne, strasznie to lubię. No i teraz ten samochód z napędem naprzód jakoś tak nie do końca będzie mi to pasowało. Nawet jak miałem tutaj Volkswagena Corrado, to też go zrobiłem na tył z tego co kojarzę. I bardzo fajnie mi się nim jeździło. No dobra, poziom trudności tutaj nie ma co zmieniać, uszkodzenia brak, przewijanie wyłączone, tor jazdy wyłączony i skrzynia automatyczna. Zobaczymy jak mi pójdzie tym razem. No tak, jest to rajd przełajowy, więc na pewno będzie trzeba jechać przez wertepy. Zaczynamy od asfaltu.
Ojej. Kurde. Dobra, zaczyna się akcja. Zaczyna się temat. Dobra, na razie jest git. Ojej. Nie ma na razie problemu z tym, że tak dziwnie jakoś samochód odwraca. Trzyma się tej drogi. Bardzo fajnie i jedzie tam, gdzie ja chcę. To miłe, nic się z nim złego nie dzieje. To też miłe. Jak na razie, no, poczekajmy na rozwój sytuacji. O, i tutaj w tym momencie mnie tak zarzucało bokiem. Troszeczkę było tam wertepów. I w momencie, kiedy miałem przeważenie na tył, no to z samochodem działy się już dziwne rzeczy. Jakoś go tak śmiesznie odwracało. Zresztą możecie zobaczyć sobie poprzednie odcinki właśnie w tym samochodzie. W czym jest natomiast problem? Zauważyłem, że auto za dużo lata bokiem na tych wertepach. To znaczy... o, uwaga. O, właśnie, to jest ten moment. To jest ten moment interesujący. Kiedy samochód rzucało strasznie z napędem na tył, z przeważeniem na tył, a tutaj ja mam pełną kontrolę. Natomiast mam wrażenie, jakby samochód miał troszeczkę mniej mocy. Może to jest też złudzenie, ale czuję, że jest jakby taki wolniejszy. Nie wiem. Może mi się tak wydaje, ale tak, takie mam wrażenie. Chociaż, no tak, poziom trudności tych tutaj graczy, botów jest już wysoki. Też muszę to brać pod uwagę. Grunt, że coś tam ich mogę doganiać, no. To jest kwestia też pokonywania zakrętów, ale... no jej, idzie mi super po prostu, jeśli chodzi o pokonywanie wertepów, tak? Tylko, no właśnie, co z tą mocą się dzieje? Co z tą mocą? Jeszcze raz spróbuję. Wow! O! No kurde, to akurat drzewko! Ach, przecież zawsze te drzewka malutkie są... odporne, znaczy odporne, można je rozwalić. Ja, dziękuję. Nie wiem, chyba włączę sobie to przewijanie do tyłu. Bo, no kurde, taki mały błąd. Jechałem na w miarę dobrej pozycji i ja, dziękuję. Trudno jest, naprawdę. Ach. Ja sobie co praktycznie odcinek zwiększam poziom trudności. Teraz jest już on na tyle wysoki, że nie ma co zwiększać. Nie daję sobie za bardzo rady przejść tych wyścigów za pierwszym razem. Więc no myślę, że nie ma co tu szaleć i trzeba troszeczkę lepiej grać. Ojej! Ale i tak jest dużo lepiej niż było wtedy. Kurde, wtedy to ja bym z tego się już nie wydostał, z tego szaleństwa. Dobra, tu... muszę troszeczkę szerzej te zakręty brać. Wydaje mi się, że promień skrętu się teraz zwiększył, jak mam przeważenie napędu naprzód. Oj. O, a teraz te drzewka rozwalam, no ja dziękuję, jak mnie to wkurza, a tamto drzewko akurat było twarde. Ech. No. Siat jeden. Subaru. Oni gdzieś tam na skróty jadą, ja jadę tu. Dobra. Nie jest łatwo, naprawdę te drzewka tutaj w takich miejscach są, że bez problemu można się na nie nadziać. Dawaj, Mitsubishi. Nie ty, nie te przeciwne. O. I z napędem na tył ja już bym był tutaj, ojej, odwrócony dupą do przodu. A w tym wypadku nie ma... O! Jeć. Było ciężko. Naprawdę myślałem, że po tym skoku... No, znowu tutaj, jedź, ta skrzynia automatyczna mnie dobija, tutaj powinna być skrzynia sportowa, nie takie gówno. Ach, jak tam z tyłu, nie ma, nie dać się wyprzedzić, nie wiem jak się patrzy, chyba tak, nie tak. O kurde. Tak się patrzy, oj. Co za stres, trzecie miejsce mogło być pierwsze. Czemu mnie tak zarzuciło? Straszne to jest. Masz już całkiem solidne podstawy. Dobra, jestem drugi. Jest ostatni wyścig przede mną. I to nie będzie chyba rajd przełajowy, mam nadzieję.
Trzecia pozycja mi satysfakcjonuje, ale no nie satysfakcjonuje mnie to, że podchodziłem do tego wyścigu milion razy. Dlatego na następnym wyścigu muszę się lepiej skupić, tak? Myślę, że tak zrobię. I to jest tutaj. I co my tu mamy? Wyścig wzdłuż szlaku. Podejrzewam, że to tak, że będzie gdzieś na offroadzie albo na drodze gruntowej lub szutrowej. Nie wiem, nie wiem. Ale Lancer dalej ma zdolność do nieprzewidywalności, kiedy lecę na przykład bokiem, nagle zaczyna łapać dziwnie przyczepność, może wtedy po prostu powinienem puścić gaz. Ale promień skrętu się zwiększył, zauważyłem. Przez to, że samochód mniej rzuca dupą, mam wrażenie, że ten skręt nie jest taki raptowny. Nie ma tu opcji o driftowaniu. I trochę mi się to nie podoba, nie pasuje mi to, bo ja właśnie w Fordzie lubię styl takiego lekkiego driftu, ale to nie do końca sprawdza się z kolei na bezdrożach. Myślę, że ten samochód jest troszeczkę źle dostosowany. Powinienem tutaj sam zamontować te części bardziej, jeśli chodzi o zawieszenie. To znaczy, ja myślałem, że Mitsubishi będzie należał do klasy raczej takich samochodów wyścigowych z naciskiem na asfalt, a nie wyścigowych, rajdowych. Czy rajdowych po prostu. Niektórzy tam mają wąty o to, jeśli mówię, że o, wyścig rajdowy, że tak się nie powinno mówić. Rajdy to rajdy, wyścigi to wyścigi. No ale dobra, ja mówię tam po swojemu. Każdy i tak wie, o co chodzi. Mam nadzieję. No i dobra, ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Samochód zajebiście mi się podoba. Modern Rally. Wyścig wzdłuż szlaku. Samochód zajebiście mi się podoba, ale nie wiem, czy wziąłbym go jeszcze raz na te same zawody. Ze względu na to, że ciężko mi było go dostosować, ale też inna sprawa jest taka, że pierwszy raz wybrałem ten tunik automatyczny. To znaczy, to co widzieliście w poprzednich odcinkach, czyli mogłem dostosować sobie automatycznie samochód do danej klasy, tak? Nie musiałem się przejmować jakimiś tam częściami, montowaniem tego z osobna. No, ale z tej strony, jak teraz chcę sobie dostosować samochód, to tak naprawdę nie wiem, co w nim siedzi i chcę dostosować sobie skrzynię biegów. Na przykład chciałem zwiększyć przyspieszenie. I co? Okazało się, że nie mam zamontowanej skrzyni sportowej, a to cholera naprawdę jest wyczuwalne, jeśli biegi zmieniają się dłużej i tak jak widzicie, na przykład coś przywalę i zanim kierowca zmieni, bo mam skrzynię automatyczną ustawioną, zanim kierowca zmieni na ten bieg pierwszy, żeby ruszyć, no to mijają cenne milisekundy. To jest naprawdę tragedia. Dodatkowo nie wiem, jaki tu jest prześwit i czy zostało zainstalowane inne zawieszenie. No właśnie. Musiałbym też sprawdzić, czy zawieszenie jakieś zostało zmienione, bo to nie tylko chodzi o obniżenie, ale też o sztywność zawieszenia i to, jak samochód będzie pokonywał zakręty. To jest bardzo ważne. Jeśli jest tutaj standardowe zawieszenie, no to ja chyba wiem, dlaczego mi tak samochód dziwnie rzucało na tych zakrętach. Ja zawsze staram się właśnie robić w Fordzie i ogólnie w grach, gdzie istnieje jakiś tuning, zawsze staram się, aby samochody przede wszystkim bardzo dobrze się prowadziły. Nie dlatego, że nie chcę osiągać jakichś dużych prędkości czy tam przyspieszeń, bo to jest bardzo fajne. No ale jeśli jesteś w stanie pokonać samochodem zakręt bardzo szybko, to tak naprawdę możesz zaoszczędzić na kupowaniu lepszych części tuningowych do osiągu. No bo wtedy nie musisz marnować, powiedzmy, energii na przyspieszenie. Kurde, tu już koniec jest. Tak, bo masz już odpowiednią prędkość wyjściową z zakrętu. Tego udało mi się wziąć. Piąta pozycja, nie wiem, czy zagwarantuje mi. Czwarta już może być dobrze. 12 punktów. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać te mistrzostwa. Pierwsza pozycja, ale różnica jest naprawdę niewielka. 60 do 62.
Nie jestem zadowolony z tego samochodu, jeśli chodzi o... Zwróciłeś uwagę najlepszych kierowców na festiwalu. To goście, którzy będą walczyć o miejsce w finale festiwalu Horizon, więc potraktuj to jako komplement. Okej. Nie jestem zadowolony z tego samochodu jako samochód na rajdy. Zdecydowanie. Widziałbym go, tak jak mówiłem, na wyścigi po asfalcie, drodze takiej już bardzo utwardzonej. Tutaj nie spisał się za dobrze. Chociaż mówię, to też może być kwestia tego automatycznego tuningu, gdzie sam nie mogłem sobie dostosować co i jak. Na tym kończymy dzisiejsze wyścigi w Castelletto. Zbierzcie się przy centrali, gdy będziecie gotowi, żeby ruszać dalej, a wtedy udamy się w kolejne miejsce. Dobra, spoko. Także okej, Mitsubishi Lancer. Evo 8 prezentuje się tak. Zajrzymy sobie jeszcze do Centrum Horizon i... Moment. Myk. I rzeczywiście sprawdzimy, co z tym zawieszeniem jest. Może... Nie, ale widziałem, że tam stabilizatory zostały zainstalowane. Chyba te sportowe. Zerknijmy sobie na ten tuning po prostu. Bo mi się nie chce wierzyć, że z tymi Mitsubishi jest coś nie tak. Wejdź, naprawimy twój wóz. Tutaj mamy układ napędowy, to nie. Tutaj mamy chyba zawieszenie, prowadzenie, układ prowadzenia. Klatka, to nie to. Redukcja masy. No właśnie, i tutaj mamy sportowe, a można jeszcze wyścigowe. No ale mimo to i tak jest coś zainstalowane. Tutaj też, więc jeśli chodzi o prowadzenie, to chyba jest ok. Nie wiem, brakowało mi teraz mocy i promień skrętu był zdecydowanie za duży, ale to za sprawą tego, że dostosowałem sobie samochód. Chodzi mi o dyferencjał konkretnie. Prowadzenie się zwiększyło ponoć. Nie wiem, kurde, ciężko to okiełznać. Może docisk? Nie, docisk raczej nie. Ten samochód praktycznie nie miał mocy. Ja nie czułem tej mocy. Coś tam doganiał, coś tam przyspieszał, coś tam wyprzedzał, ale zdecydowanie nie jest to mój najlepszy projekt, jeśli chodzi o auta. O Jezus Maria. Nie da się jechać do przodu. Nie wiem, co to będzie. Ten sam... Dobra, zerknijmy na niego. Nie jest to najlepiej wyglądający samochód, jeśli chodzi o przód. A przynajmniej w moim guście on nie jest. Zdecydowanie bardziej podoba mi się tył tego samochodu. Nie wiem, gdzie tu w ogóle jest umieszczony silnik. Czy z tyłu, czy z przodu? Nie wiem, przód nie wygląda... Jakby tu coś było, ale z tyłu chyba jest bug. Dziwne to jest trochę. Gdzie ten silnik? Gdzie ten silnik może tu być? Nie wiem, no na deszczu jest tragedia. Nie mamy w ogóle trakcji. Będzie trzeba zrobić z tego samochodu coś innego. Na pewno opony, chociaż, no nie no, nie są aż takie szerokie te kapcie. Klasyk wygląda unikalnie. Na pewno jak się patrzy na niego z tyłu, mnie się bardzo podoba. Jest spoko. Widzimy, że zawieszenie jest też ciekawe. Jak hamujemy, to samochód się tak troszeczkę buja do przodu. Także jest, nie jest to na pewno zawieszenie sztywne, tak? Jak to przystało na te starsze samochody, jest to takie miękkie zawieszenie. Jezus, ale mocy mamy tutaj naprawdę dużo. Problem tylko jest z trakcją. No, fakt faktem, jesteśmy na takiej mokrej nawierzchni, ona już powoli wysycha, ale i tak jeszcze jest ślisko. No, na pewno będę chciał porobić sobie mistrzostwa właśnie tym autem dzisiaj. Zobaczymy, jak to pójdzie. No i zrobimy zdjęcie, dwa auta pewnie. Tak, moje Maserati Tipo 61 Bird Cage, tak się powinno czytać chyba. Bird Cage, czyli klatka na ptaki. Dlaczego klatka na ptaki? Czy klatka na ptaka? Klatka na ptaka. Dobra, chodźmy do warsztatu, zróbmy coś z tym autem. To co,
Mamy tutaj trochę do popisu, bo 792 punkty. Myślę, że znowu, jak w przypadku Lancera Evo w poprzednich odcinkach, myślę, że zrobimy ten samochód w klasie A. Zainstalujemy opony sportowe i je poszerzymy, a szczególnie z tyłu. Moment, to jest przednich i tylnych. Możemy tutaj poszerzyć, to powinno zdecydowanie polepszyć trakcję. Felgi myślę, że standardowe możemy zostawić, bo raczej z tych tutaj nic nie dobierzemy ciekawego. A może coś dobierzemy? Ja wiem. Klasyczne wyglądają spoko, no bo wiadomo, pasują do tego auta, myślę. Chociaż te nawet pasują. Minus 10 kg do wagi to naprawdę kusząca propozycja. Możemy zwiększyć cal. Ojej. To nie wiem, czy to dobry pomysł. Można zainstalować naprawdę wielkie felgi. Tylko że one zwiększają też wagę samochodu. Ale trochę wygląd można sobie polepszyć. Moim zdaniem ładnie wyglądają takie większe. Zobaczymy, jak samochód będzie się prezentował zaraz na wyjściu. Ospoilerowanie, no tu raczej stan... Jeju. Nie, absolutnie. No nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale mnie się właśnie strasznie podoba kształt tego samochodu. Nie chciałbym go psuć takim spoilerem. Znaczy podoba mi się kształt z tyłu, no. Przód jest taki kontrowersyjny. Może ja bym troszeczkę inaczej umieścił tutaj światła. One mi jakby nie pasują. Ale kto wie. No i dobra, mamy tutaj tył. Kurde, napęd na tył. W razie czego. Ojej, możemy też. Ja dziękuję. Możemy z tego samochodu zrobić potwora, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Możemy tu zrobić AWD. I wtedy na pewno byśmy się uporali z problemami z trakcją. Zobaczcie, co my tu możemy jeszcze zainstalować. Sprężarka wyporowa. To troszeczkę nam podniesie statystyki. Ale zanim to zainstaluję, zobaczmy, co jeszcze możemy tu zrobić. Na pewno będziemy... O, man. Mechanizm różnicowy. Tak, to możemy zainstalować. To nam nie podnosi statystyk. To też, kurde. A to zawsze mniejsza masa przyda się jak najbardziej. No i skrzynia biegów. Czas zmiany minus 12 sekund. To jest bardzo przydatne. Zanim to jednak zainstaluję, zobaczmy jeszcze, jeśli chodzi o zawieszenie. Warto by było, aby było sztywniejsze. Prowadzenie się tutaj polepszy. Tak, inne stabilizatory. No one tutaj nie zwiększają statystyk znacznie, ale myślę, że prowadzenie się polepszy od tego. Klatka, masa plus 9. Ja bym troszeczkę jeszcze odciążył, chociaż on podejrzewam, że już jest lekki ten wóz. I chyba go odciążyć się nie da, bo on już jest odciążony. Ja czuję, nawet jak go prowadziłem, że jest lekki. Hamowanie. Dobra, zanim zainstalujemy coś do mocy, sprawdźmy, jak ten samochód teraz jeździ. Zainstalowaliśmy szersze opony i przede wszystkim inne opony, opony sportowe. Myślę, że te felgi bardzo ładnie wyglądają w tym modelu. Sprawdźmy, co się teraz dzieje. No, kapcia pali na starcie. Elegancko, tak? Nie ma tu w tym aucie kontroli trakcji, no bo to jest stare auto. Mamy tu ładnego Chevroleta. Ciekawe, który rocznik? 12? Bugatti! Chevrolet Camaro, ale nie pokazany jest rocznik. Ja chcę zobaczyć sobie Bugatti. Tak wygląda Bugatti Supersport, bodajże. Supersport, Grand Sport, nie ma tych takich pomarańczowych dodatków. No i chyba nie ma tych dziwnych wlotów na dachu. Nie wiem, no dobra, tu mamy klasyk sportowy, zdaje się. I troszeczkę polepszyliśmy tu parametry jezdne, prawdopodobnie. No i samochód powinien się lepiej zbierać. Mamy tu bardzo dużo mocy, auto jest zajebiście lekkie. Jest to klasyk, którego znalazłem szukając po prostu samochodów po mapie. Co będziemy robić też w następnych odcinkach. Wiem, że o to się pytaliście pod komentarzami, pod filmami z ostatnich odcinków, kiedy będę szukał kolejnych samochodów ukrytych. Ich tutaj nie jest dużo już, nie zostało tego dużo.
ale specjalny odcinek sobie, albo po prostu moment w odcinku sobie na to poświęcę, aby je wszystkie znaleźć, także spokojnie. Dzisiaj natomiast chcę się zająć tym klasykiem, który jak wspominałem też znalazłem sobie. Sprawdźmy, co się z nim dzieje na zakrętach. Czy nam brakuje tutaj mocy? Ojej, skręcanie jest to mocna strona, tak samo i ruszanie. To będzie ciężka opcja z tego względu, że... Chociaż tak, ABS jest chyba w każdym samochodzie tutaj, bo to możemy sobie włączyć w opcjach gry, więc tak, no nie powinno być z tym problemu. No ale kontrola trakcji jest tak we wszystkich samochodach teraz wyłączona ze względu na to, że taki poziom trudności w grze sobie ustawiłem. Na pewno będzie trzeba, nie można tutaj ruszać z pełnym gazem. No, bo samochód traci trakcję strasznie. A co to jest? Volkswagen Scirocco. Moment. Czy on mi bardzo przypominał z przodu jeden samochód? Chyba Silvię. Czy ja go gdzieś widziałem? Nie wiem, czy nie widziałem go na wystawie klasyków. Albo na jakimś zlocie. Ło! Jak ty tu przejechałeś, koleżko? Hej! Jak tu się wraca? Nie tak. No, raczej nie jest to samochód także na offroad. Skoro już na asfalcie mieli kapcia profesjonalnie. Jeszcze raz, wracamy do centrum Horizon. Ja myślę, że. Nie wiem, co tu jeszcze można. A! Można jeszcze spuścić troszeczkę ciśnienie z opon, szczególnie tylnych. I myślę, że możemy sobie poszerzyć także opony z przodu. Dobra, spróbujemy ruszyć bez palenia kapcia. Muszę się tego nauczyć też. Zobaczcie, jak daję do końca, od razu pali kapora. Tak? Muszę tak. O, jeszcze nie za dużo gazu. Tak trzeba ruszać i wtedy jest najlepiej. Muszę to pamiętać, jak będę się ścigał już nim, żeby nie wariować z tym gazem. Dopiero co się przesiadłem z samochodu z napędem na cztery koła, więc mogę mieć trochę z tym problem, aby Dobra, to stary, okiełznać. daj znać, czego potrzebujesz. I tak po prostu. What the fuck? Squid. Zajebiście, co to jest? Cholera! Oh yeah! O kurde! Mam w dupie ten łuk! Bawimy się! Woo!